No proszę, co to jest za cwaniaczek? Nowy domku. Nowy domku, popatrz, co robi twój synuś przyszły. Jak będziecie mieli kawkę z mleczkiem albo coś dobrego. O, i łapkę jeszcze zamoczył, no bo jak żeby inaczej. No tam trwa zjadanie sroczce. Mamusia nie zjada, gdzie będzie ta sroczka? Już straciłam ją z oczu. Mamusia. Kochana moja mamusia. A sroczka tam no szaleje. O. Także widać, że kotek się dobrze czuje. No. Po prostu dobrze się czuje, ma humorek, a całe to klatkowanie jest tylko po to, żeby nie zrobiła sobie jakiejś krzywdy tutaj. Mam troszkę ta prawa nóżka jest taka odciążana, ale to... No nic, nie ma co wałkować tego tematu. Najpiękniejsze są te zabawy właśnie kocie. Po to się ma dwa kociaki, żeby tak się bawiły. Kotłowały i są szczęśliwe wtedy. Tutaj przy okazji froterkę podłogi mam za darmo. A zaraz jeszcze jedna ciotka przychodzi do was. Ale dzisiaj będzie odwiedziny w niedzielę, nie? Niedzielę odwiedziny. O, kto tutaj? Puść ją. Bo ona jeść hola, nie wolno jej tak mocno. Oj, denerwowała się maleńko moja. Ciokosiecznotka. A mamuńka zmęczona, tak. Obserwacja. Nie chcę już karmić dzieci, wystarczy tego dobrego. Tam chyba mucha jakaś była. Wczoraj była straszna, był pogoń za muchami. Mamuśko śliczna moja. No i Lusiu, ty jesteś taka gaduka, prawda? Z tobą można pogadać. Jestem ciekawa, jak ty będziesz wyglądała, powiedzmy, za rok. No bo powinna, bo teraz wiesz, ona wciąż jest taka no, odkarmiona oczywiście, ale no, wydojona, nie? Wymęczona. No oczywiście, sroczka. Jezus Maria, czekaj. No. Obaj, dobrze. Wszystkie tu muszą być, wszystkie. Nie. Miny robią. O, tam. Ale wskoczyłem. Ten wąs jakie ma długie. Które, nie wiem, który to jest. Stąd trudno mi powiedzieć, ale nosek chyba ciemny, to lelek, tak? Nie, właśnie jasny. Jasny to felek. Co cię wiesz? Filiżankę? Nie widzę z filiżanki. Sroczkę. Nie pomyliłam cię, co dzień rana filiżankę. Chodziłam i ganiałam. Tak? Dawałam. Aha. Jakie piękne. Tu mi tu śmiera. Kto mi tu... A ty chcesz z kotkami się bawić, ja wiem. Nie są najciekawsze dla was zawsze. No, zwłaszcza w nocy, jak się śpi smacznie. O! Ciężko. Kurczę, muszę tu trójkę taką. O. A tam jest trójka? Tak, jest tutaj schowany. Jest felek. Aha. Chyba lelek albo sroczka. No mam nadzieję, że będą piękne zdjęcia znowu. Tak. Kaweczka prezentuje jak się siusia do kuwetki. Piękne. I ta malutka też tak lubi tutaj na parapecie, na słoneczku. Ja ją muszę tam zamknąć. No, dzięki temu to szybciej wróci. Tak. Oj, łap, ratować sroczkę.